Ach, radosne i wspaniałe jest podróżowanie, bowiem przynosi wiele spotkań. Kimże jesteś? Kupcem? Łowcą nagród? Czy też może nikim, jak większość ludzi? Nie należę do żadnej frakcji. No, to musisz czuć się cholernie samotny, czyż nie? Masz, zanim zaczniesz żebrać. Uznaj to za prezent od księcia. Dał mi tyle, że mogę się dzielić. Dzięki. Nie dziękuj mnie, podziękuj księciu. Gdy kiedyś odwiedzisz Tawar, będziesz miał okazję podziękować mu osobiście, dołączając do banitów. Vivian mnie przysłała. Chcę pogadać o twojej robocie dla techników. Dobra. A ja chcę się do niej dorwać. I zapłacę każdą cenę, żeby to się stało. Chociaż jestem pewien, że są ludzie, którzy mają do tego większą smykałkę. To nikt nie jest w stanie zapłacić tyle, co ja. Co wiesz o technologii? Gówno. Nie odróżniłbym jednego końca śrubokrętu od... Szczerze mówiąc, od młotka. Ale szybko się uczę. Jeśli kogoś podpytam, to nie będzie z tym problemu. A czy wspomniałem już o aspektach finansowych przyjęcia mnie jako kandydata? Dosyć usłyszałem. Dobrze. Pamiętaj, żeby szepnąć o mnie słówko Vivianowi. Opłaci ci się to. Nie musisz wierzyć we wszystko, co mówią. Łapy precz od moich maszyn! Wszelkie wypadki mogą się okazać groźne dla mnie i dla całego miasta. Regulatory zasilania padły. Wskaźnik prądu nie działa z niezrozumiałych dla mnie przyczyn. A teraz jeszcze miernik pola rejestruje jakieś dziwne wartości. To wszystko razem stwarza pewne niebezpieczeństwo, w wyniku którego obaj możemy się tu usmażyć, jeśli w ruch pójdzie nie ten zestaw, co trzeba. I to ja muszę to naprawić. Cholera. Nawet nie jestem w stanie załatwić części zapasowych, dopóki tego nie uspokoję. Przychodzę od Ericha. Dzięki Kalanowi. Masz regulator zasilania? Tak. Proszę. Świetnie. Wygląda idealnie. Dzięki. Dziękuję, że go zdobyłeś. Od razu go zainstaluję. Lepiej wracaj do Ericha. Powiedz mu, że zainstaluję to natychmiast. Mechy, które weszły do Abesy, zabiły całą grupę. W ruinach można znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Uciekłeś chowając się w skrzyni? Tak, a ci idioci niczego nie zauważyli. Przydałoby mi się więcej kryształów. Jeśli przyszedłeś po przydział żywności, powiem ci to samo, co usłyszała już setka takich jak ty. Ktoś sobie z nas zakpił.
Nie mam ani nic do rozdania, ani nic do sprzedania. Także droga wolna. Do widzenia. Obiecano mi jedzenie, więc po nie przychodzę. Nie, do cholery! Kto ci powiedział, że rozdaję jedzenie? Chciałbym, żeby te żarty wreszcie się skończyły. Przepraszam za moją złość. Przykro mi, nie mogę ci nic dać. Chodzi o... Mam już tego dość. Cała ta walka między berserkami i banitami. Kiedy byłem ogrodnikiem w Goliet, wszystko było prostsze. Obowiązywało prawo, którego wszyscy przestrzegali. Dlaczego ludzie nie mogą po prostu współpracować? Przychodzę od Kaleba. Czego chcę tym razem? Zeznałem, co widziałem, tak jak prosił. Cała ta sprawa między Kalebem a Fenkiem zaczyna mnie wkurzać. Żałuję, że w ogóle się odezwałem. Rozumiesz? Ale co się stało, to się nie odstanie. Powiedz mi swoją wersję tej historii. Moją wersję? Jestem między młotem a kowadłem. W zaufaniu powiedziałem Kalebowi, że widziałem, jak Fenk spotkał się z Albem poza miastem. Możliwe, że to też był separatysta, ale nie byłem pewny. Więcej nic nie widziałem, ale Kaleb postanowił donieść o tym klerykom. Przekonał mnie, że Alb, z którym spotkał się Fenk, musiał być wysłannikiem Xakoru. Tak naprawdę nie mam pojęcia, kto to był, ani z jakiej był frakcji. W kwestii separatystów... Możesz mi coś doradzić, to wszystko kupy się nie trzyma. Lepiej byś milczał. Ryzyko jest zbyt duże. Chciałbym mieć twoją pewność. Jednak coś mi się tu nie podoba. Naprawdę nie wiem, z kim spotkał się Feng. A co jeśli rozmawiał z przyjacielem? To, żeby Alp z Xakor mógł dostać się tak blisko miasta pod kopułą, wydaje się mało prawdopodobne. Nie, nie wierzę, że to był Alp. W końcu jak często widuje się ich pojedynczo. Jestem Albem, wierz mi. Wiem, kiedy Albowie kłamią. Jesteś Albem? Byłym Albem. Tak jak ty, nie mogę wrócić do domu, bo wszyscy wezmą mnie za zdrajcę. Wiem, że Albowie i Feng kłamią. W takim razie masz rację. Zbyt wysokie ryzyko. Dziękuję, że mnie wsparłeś. Prawda nie dawała mi spokoju. Pomogłeś mi podjąć decyzję. Dziękuję. Separatyści muszą opuścić miasto. Pójdę do Kaleba i powiem mu, że będę milczał. Może iść. Mało strategiczne posunięcie. Co cię zatrzymało? Najważniejsze, że jestem. Jesteś! Masz mi może zamiar powiedzieć, gdzie rozbiłeś obóz? Albo jakie są dalsze plany? Czy może na to też będę musiała poczekać? Opowiem ci, co się stało. Sporo już zrobiłeś. Ale tyle samo jeszcze przed tobą. A raczej przed nami. Bez plecaka odrzutowego raczej nie dotrzemy na miejsce. Spokojnie, wiem jak z tego korzystać. Dotrzymam ci kroku. Możemy porozmawiać o mojej sprawie? Interesuje cię zbadanie właściwości Eleksu. Jak zamierzasz to zrobić? Wyczuwam obecność Eleksu, zwłaszcza w dużym stężeniu. Tak jak w konwerterze? Do tego chyba nikt nie potrzebuje specjalnych mocy. Chodzi mi raczej o nieoczyszczony Eleks, utajony. Łatwiej jest mi go rozpoznać przed przetworzeniem. Chciałabym poszukać na Magalanie dużych złóż nieprzetworzonego Eleksu. Złóż? Myślałem, że Eleks pojawił się tu wraz z kometą. Tak było. Część swej mocy zawdzięcza właśnie swemu pochodzeniu. Chciałabym odkryć, w jaki sposób udało mu się rozprzestrzenić na całą planetę. Albowie przetwarzają Eleks, a to go zmienia. Polaryzuje. Podobnie jest w przypadku berserków. Proces, w efekcie którego Eleks transmutowany jest w manę, też narusza jego strukturę. Zachowuje tylko niektóre z jego właściwości. Zależy mi na zbadaniu Eleksu, który pojawił się wraz z kometą. Czuję, że w tym kryje się jakaś tajemnica, którą warto poznać. Aby ją odkryć, potrzebuję Eleksu w jego naturalnej, czystej formie. Jak masz zamiar znaleźć duże złoża Eleksu?
Po uderzeniu komety Elex rozprzestrzenił się na cały Magalan. Jest w morzu, w skałach, nawet w powietrzu, którym oddychamy. W niektórych miejscach jego stężenie jest większe. Wyczuwam to w formie wibracji. Chciałabym namierzyć takie miejsca i je zbadać. Gdzie będziesz szukać nieprzetworzonego Elexu? Pierwsze złoże, które chciałabym zbadać, znajduje się na północ od miasta pod kopułą w Abessie. Pokażę ci, gdzie to jest. Skoro to tak blisko, dlaczego nikt go jeszcze nie odkrył? Nie wiem. Może nikt poza mną nie wyczuwa jego obecności? Chcesz powiedzieć, że twoje zmysły są skuteczniejsze od alpskiej technologii? Chodź ze mną, to się dowiesz. Jak się czujesz? W porządku. Widzę, że nie radzisz sobie ze swoimi uczuciami. Widocznie kierowanie się logiką jest dla ciebie bardziej naturalne. Będę ci pomagała, jak tylko mogę. Ludzie wspierają tylko tych, którzy myślą w taki sam sposób jak oni. Tych, którzy naprawdę dbają o ich sprawy. Teleporter jest aktywny. Wygląda na to, że połączony jest z innym w pobliżu hortu w Ignadonie. Zatrzymaj się, nieznajomy. Ani kroku dalej. Stąpasz po świętej ziemi Kalana. Jedynymi ludźmi, którzy mają tu wstęp, są klerycy, rekruci i handlarze z przepustkami. Stoisz tutaj całymi dniami i powtarzasz te oczywistości? Gdzie jestem? Jesteś w Ignadonie, u stóp hortu, twierdzy kleryków. Pilnujemy tutaj wiedzy Magalana i stanowimy ostatni bastion wolnych ludzi w wojnie przeciwko Albom. Jak zatem mogę wejść do środka? Myślałem, że wyraziłem się jasno. Możesz wejść do hortu, tylko jeśli jesteś klerykiem, rekrutem albo masz przepustkę handlową. Gdzie dostanę przepustkę handlową? Obecnie trzeba czekać na nią 4 miesiące. Jeśli więc nie znajdziesz kupca, który odda ci swoją, nic z tego. Proszę, czy tyle wystarczy, żebyś mnie przepuścił? Będę udawał, że nie próbowałeś mnie przekupić. Może w Tawarze takie sztuczki działają, ale tutaj, w Ignadonie, to obraza mojego honoru. Chociaż mam w sumie pewien pomysł. Przyjmowanie kryształków jest zakazane, ale gdybyś zajął się dla mnie pewną sprawą, to byłaby przysługa dla Kalana. I być może przekonałoby to mnie, że przybywasz do hortu w oficjalnych interesach. Niech ci będzie. Powiedz, co trzeba zrobić. Dobrze, super. Nie mogę teraz o tym mówić, niedługo zacznie się inspekcja, ale pogadamy później, w porządku? Jeśli nie masz żadnych pytań o hort, na które mógłbym odpowiedzieć, możesz wejść. Oczywiście po otrzymaniu moich instrukcji. Zobaczysz, że przykazania Kalana nie są zbyt surowe. Powinieneś wiedzieć, że ktokolwiek sprowadza do hortu nowicjuszy, staje się za nich odpowiedzialny. Wszyscy nowicjusze muszą mieć czysty umysł. Dopalacze są zakazane. Ktokolwiek zostanie przyłapany na ich zażywaniu, zostanie wysłany do sugestorów w celu ponownej edukacji. Wszyscy ludzie o czystych umysłach muszą usłyszeć słowa Kalana, podporządkować się jego mądrości i głosić ją wśród innych. Potrzebujemy rekrutów. Ponieśliśmy straty w naszej walce z Albami. W tej chwili berserkowie i banici próbują to wykorzystać. To szaleństwo z ich strony. Jeśli upadniemy, kto obroni wolnych ludzi Magalana przed Albami? Ci, którzy chcą się do nas przyłączyć, muszą przybyć do hortu, aby rozpocząć trening. Jeśli uda im się go przejść, zostaną akolitami. To tyle. To wszystkie informacje. Możesz swobodnie poruszać się po horcie. Kto dowodzi w horcie? Nasi sędziowie Reinhold i Ulbricht. Znajdziesz ich na tyłach twierdzy, w katedrze.
Służą im paladyni, legaci i akolici, a także wszyscy, którzy słuchają słów Kalana. Jego mądrość prowadzi nas wszystkich. Masz tu wiele maszyn. W Horcie chronimy wiedzę ze Starego Świata. Klerycy zgromadzili ją, rozwinęli i przekazują mieszkańcom Magalana. Nasze machiny trzymają Albów w szachu. Mam nadzieję, że znajdziemy więcej ludzi, aby walczyli u ich boku. Oferujecie tutaj jakiś trening? Szukasz człowieka o imieniu Hagen. Przejdź schodami w pobliżu jamy z lawą. Powinien się gdzieś tam kręcić. Nie przyszedłeś tu, by się modlić, prawda? Nie biję od ciebie religijnością. A ty nie wyglądasz, jakbyś poszukiwał boskiej pomocy. Mylę się? Masz rację. Nie szukam pomocy. Ha! Wiedziałam. Chciałam z tobą porozmawiać nie bez powodu. Tutejsi ludzie są spragnieni wiedzy, a przez to dość skoncentrowani. Żądają prostych, logicznych odpowiedzi. Zakazują głowienia się nad czymkolwiek. To czyste szaleństwo. Nie zrozum mnie źle. Z wiedzy płynie mądrość, która przybliża nas do Kalana. Co jest więc złego w zdobyciu kilku odpowiedzi? Co sprowadza mnie do ciebie? Założę się, że taki ciekawski typ jak ty odpowie mi na kilka pytań. Czy Kalan pochwala hazard? Tak. Nie. Któż go wie? Niektóre z tych pism ciężko rozszyfrować. Chyba, że ślepo wierzysz w interpretację ludzi. Choć może to dlatego wciąż wpadam w tarapaty. To co, pomożesz mi? Powiedz, o co chodzi. Słyszałeś o proroku Arvidzie? Nie. Powinienem go znać? Oczywiście. To założyciel naszego zakonu, trzon istnienia kleryków. Opowiedz mi o Arvidzie. Proszę bardzo. Jak mówiłam, to założyciel naszego zakonu. Narodził się około 200 lat temu, jak sądzimy, i jako pierwszy został oświecony przez Kalana. Po uderzeniu komety spadł na niego ogromny ciężar, a jednocześnie dostąpił zaszczytu wprowadzenia ludzkości w nową erę. Ocalenia tych, którzy przeżyli. Pierwsi wyznawcy pojawili się tutaj, w Horcie. Ochronili technologię przed zniszczeniem, a Kalan nauczył ich, jak ją wykorzystać, by przysłużyć się całej ludności Magalana. Chcieli nieść pomoc wszystkim, ale nie zawsze spotykali się ze zrozumieniem. W Tawarze znajdziesz tych, którzy ich odrzucili. Co zrobił Arvid? Spisał zasady, które zgromadziły nas tutaj, w Horcie. A nasi przodkowie rozpoczęli badania, by odkryć, jak wykorzystać eleks ku powszechnemu dobru. Dzięki niemu nasza mała społeczność mogła bronić się przed atakami podłych bezbożników. Trochę mętna ta historia. Tak, wiem! Niektóre szczegóły z czasem się zatarły. Są ludzie, którzy wierzą, że Arvid wciąż jest wśród nas, ale to kompletna bzdura. Niektórzy prości ludzie chcieli okrzyknąć go Bogiem jeszcze za jego życia, ale zawsze wzgardzał tym pomysłem. Zapewne przeczuwał, że nadchodzi jego kres. Według podań ludowych żałość nad ludzką bezmyślnością rozerwała go od środka. A gdy nie mógł już znieść więcej cierpienia, zgodnie z legendą pozostawił ludziom nauki Kalana, a sam zniknął w oślepiającym blasku. Uczeni po dziś dzień sprzeczają się, czym była owa światłość. Jedni twierdzą, że wzniósł się w niebiosa, dołączając do Kalana, a inni, że wyruszył w wędrówkę, by odnaleźć źródło krateru. Właśnie o to mi chodzi. Chcę zgłębiać wiedzę, ale tylko nieliczni mędrcy mają dostęp do świętych pism. Jednak coś we wcześniejszych dziełach opisujących losy Arvida nie daje mi spokoju. Nie wiem jednak dlaczego, ale czy wolno mi odwiedzić archiwum, by studiować pisma? Nie. Już próbowałam się tam zakraść. Wyrzucili mnie. Cudem uniknęłam reedukacji. Powiedzieli, skup się na sprawach doczesnych. Przyszłość odmienisz tylko dzięki wyciągnięciu wniosków z przeszłości.
Czyli chcesz się dostać do archiwum? Nie. To znaczy... Tak, byłoby świetnie. Ale zadowoli mnie też jedna z ksiąg. Chcę tylko dostać kopię nauk Arvida. Musiały zostać spisane albo nagrane. Po prostu nie chcą, byśmy je poznali. Doprowadza mnie to do szału. Myślisz, że uda ci się dostać do archiwum i je dla mnie zdobyć? Kto powiedział, że ci pomogę? Nikt, ale... Naprawdę potrzebuję twojej pomocy. Błagam. Chcę zrozumieć, dlaczego to przed nami ukrywają. Proszę, weź to na wszelki wypadek, zanim wyruszysz. Jestem pewna, że w zapisach zawarte jest coś, na czym wszyscy skorzystamy. Może w końcu pojmę, jaki przyświeca nam cel. Co możesz mi powiedzieć o archiwum? Składują w nim całą wiedzę z czasów sprzed uderzenia komety. Trafiają tam też nowiny płynące z całego świata. Nasi archiwiści starają się zgromadzić każdy strzępek informacji, jaki tylko udało nam się posłyszeć poza Hortem. To bardzo czasochłonne zajęcie. Naprawdę nie lubią, gdy ktokolwiek przeszkadza im w pracy. Dlatego też bez ogródek wyrzucą cię z archiwum, jeśli spróbujesz tam wtargnąć bez pozwolenia. Dlaczego ta księga jest tak ściśle chroniona? Ponieważ naszą misją jest walka w służbie Kalana, nie filozofowanie nad jego naukami. Powiadają, że jesteśmy zbyt krótkowzroczni, by pojąć jego boskie przesłanie. Chcę jednak przekonać się o tym na własnej skórze. Dość mam karmienia bajkami. Może się mylę, ale nie mogę odpuścić. Zdobędę dla ciebie księgę z archiwum. Dziękuję. Nie mogę się doczekać, by rozwikłać te tajemnice. Naucz mnie czegoś. Tak. Każdy dupek przyłapany na kradzieży zostanie zesłany do sugestorów. Czemu zakładasz, że wszyscy klienci chcą cię okraść? Mam swoje powody, a ja muszę dbać o swój biznes. Zaczyna brakować nam zapasów, nie możemy marnotrawić ich na złodziei. Jasne, byłoby świetnie, gdyby każdy akolita otrzymywał zbroję godną paladyna, ale mamy ograniczone zapasy. Tylko osoby, które awansowały do tej rangi, mogą zostać nagrodzone. Ach, więc ich słowa zahaczają na wielkość i trafiają w pustkę. Wielcy spędzają zbyt wiele czasu na wznoszeniu nic nieznaczących konstrukcji, takich jak ta. Dlatego albowie od nich odeszli i dlatego właśnie albowie wygrają. Czyli to właśnie jest przybysz, o którym tyle słyszałem. Słyszałeś o mnie? Wiem o wszystkim, co się tu dzieje. Niektórzy wręcz nazywają mnie Okiem Kalana. Nazywam się Reinhold. Jestem sędzią. Sprawuję pieczę nad mieszkańcami Hortu. A Hort stoi na straży bezpieczeństwa całego Magalana. Takie brzemię wymaga czujności. Jestem zmuszony pytać o to każdą nową osobę. Jesteś przyjacielem czy wrogiem? Przybyłeś, by otrzymać błogosławieństwo kleryków, czy stanąć z nami w szranki? Dlaczego miałbym do was dołączyć? Bo dzięki nam zdołasz zbawić siebie, a także całego Magalana. Dzięki prorokowi Arvidowi udało się nam zachować wiedzę przodków i z jej pomocą postawić fundamenty dla przyszłości. Możesz stać się częścią tej przyszłości. Dołączając do nas, odnajdziesz prawdziwy cel w życiu. Nie chcę zostać członkiem żadnej frakcji. Pewnego dnia zostaniesz do tego zmuszony. Mam nadzieję, że wrócisz wtedy do nas. W takim razie handluj, zwiedzaj i poznaj naszych mieszkańców, póki tu jesteś. Niech Kalan nad tobą czuwa. Niechaj twój czas spędzony w Horcie będzie spokojny i urodzajny.
Opowiedz mi więcej o klerykach. Co chciałbyś wiedzieć? Co się dzieje w mieście? Kalana przepełnia mądrość, ale i tajemnica. Przemówił ustami proroka Arvida, ostrzegając nas przed kometą i upadkiem naszego świata. Przetarł szlak dla kleryków wśród ruin minionej cywilizacji. W oczach Kalana mądrość i wiedza są świętością. Tylko dzięki nim możemy odnaleźć drogę ku nieskończonym niebiosom i wejrzeć w głąb siebie, szukając prawdziwego zrozumienia. Nieskończonym niebiosom? To miejsce, gdzie czeka na nas oświecenie i zbawienie. Zgodnie z naukami Kalana, ognista kometa to nie jedyne wyzwanie, z którym przyjdzie nam się zmierzyć w walce o przetrwanie. Jeśli chcemy ocalić ludność tego świata, musimy wpoić im mądrość Kalana, przekonać ich do współpracy, by zebrać całą dostępną nam wiedzę. A gdy świat nawiedzi kolejna katastrofa, przetrwają tylko ci, którzy zostali na to przygotowani. Skąd czerpiecie całą technologiczną wiedzę? Wszystko to zawdzięczamy Arvidowi. Rozpoczął archiwizowanie dzieł ze Starego Świata i nakazał poszerzać nam tę kolekcję. To największy dar, jaki ofiarował swoim naśladowcom. Dzięki temu zdobyliśmy maszyny, które pomagają nam przetrwać. Potrzebujemy tej technologii, by pokonać kolejne wyzwania, przed którymi przyjdzie nam stanąć. Jak widzisz, nauka i religia mogą iść ze sobą w parze. Opowiedz mi, jak można awansować w Horcie? Nowicjusze, którzy dołączają do naszego grona, otrzymują rangę akolity. Mogą tym samym zdobyć umiejętność sugestii, szkolić się i zobaczyć, na czym opiera się nasze życie. To samo tyczy się emisariuszy i paladynów. Każda ranga wiąże się z innymi obowiązkami i przywilejami, takimi jak choćby dostęp do sprzętu. Dlaczego miałbym zostać klerykiem? Ponieważ stanowimy ostatni bastion obrony przed Albami. Zdołamy ich powstrzymać tylko dzięki naszej sile, wierze i technologii. Banici szukają zysku, a berserkowie wolą tarzać się w piachu. Natomiast my wykorzystujemy wiedzę. Dzięki niej zdołamy przywrócić dawny świat, a nawet uczynić go lepszym miejscem. Dołącz do nas, a podzielimy się naszą wiedzą, wiarą i technologią. Opowiedz mi o innych sędziach. Sędzia Johan poległ w bitwie. Był najbardziej prawym z nas. Niech Kalan zlituje się nad jego duszą. Sędzia Ulbricht odpowiada za linię obrony w Edanie i wszystkie inne misje poza jego granicami. To na nim spoczywa brzemię nadzorowania wojny przeciwko Albom. Jeśli uważasz, że możesz mu się w jakikolwiek sposób przysłużyć, znajdziesz go na wyższych kondygnacjach katedry. Czyli co? Jesteś jednoosobowym komitetem powitalnym? Jestem sędzią. Zarządzam całym Hortem. Od nakładania kar po inicjację. Wyjaśnij mi zasady panujące w Horcie. Przykazania Kalana są proste i sprawiedliwe. Natkniesz się na nie w wielu miejscach. Dla nas stanowią świętość. Kradzież, napaść, morderstwo, handel dopalaczami. Popełnienie tych przestępstw podlega karze. Możesz zostać obarczony grzywną, zesłany na reedukację, a w najgorszym razie stracony. Oczywiście twoja dusza też zapłaci słoną cenę. Pozostań z nami, a nauczysz się żyć w zgodzie z Kalanem. Przestrzegaj nauk wielkiego proroka Arvida, a otworzy się przed tobą droga ku wieczności. Ku wieczności. Zrozumiałem. Czyli to ty decydujesz, kto może zostać klerykiem? Zgadza się. Nowicjusze mogą dołączyć do naszego grona, gdy uznam, że na to zasługują. Jeśli wypełnią powierzone im misje, z radością powitam ich w naszym społeczeństwie. A każdy akolita, który do nas dołączy, może wstąpić na ścieżkę oświecenia i piąć się nią po szczeblach kariery. Sam nie wiem.
Pozwól mi to przemyśleć. Każdy musi obrać własną ścieżkę. Mam nadzieję, że zmienisz zdanie. A w tak zwanym międzyczasie może zechciałbyś mi w czymś pomóc? Przydałaby mi się pomoc kogoś, kto jeszcze nie zadomowił się w tym miejscu. Potrzeba mi obiektywnego punktu widzenia. Niedawno musieliśmy pogodzić się ze śmiercią naszych wiernych, którzy zboczyli ze ścieżki, wpadając prosto w ramiona dilera dopalaczy. Na każdego z nas czyhają pokusy. Pozostaje nam wierzyć, że będziemy zdolni je odeprzeć. Ale ci, którzy bogacą się na cudzym nieszczęściu, żerują na słabościach innych. Stanowią przeszkodę, którą trzeba wyeliminować. Wypełnij tę misję, a zyskasz możliwość wstąpienia w szeregi kleryków, którzy walczą w imię Kalana. Czy handel dopalaczami stanowi duży problem w Horcie? Sądziłem, że ten nikczemny towar nigdy tu nie zawita, ale wygląda na to, że musimy się zmierzyć z tym wyzwaniem. Obiecano sowitą nagrodę za pomoc w sprowadzeniu ich przed oblicze sprawiedliwości. To powinno ograniczyć skalę problemu. Jeśli uważasz, że uda ci się odnaleźć tych dealerów, chętnie cię wysłucham. Wytropmy tych dealerów i przejmijmy ich do palacza. Spróbuj tu nimi handlować, a dopilnuję, byś przypłacił to życiem. Czyli to na tobie spoczywa odpowiedzialność odpierania ataków albów? To zadanie kleryków. Ja odpowiadam za nasze siły obronne w Horcie. To na sędzim Ulbrichcie spoczywa brzemię nadzorowania wojny przeciwko albom. Nie zazdroszczę mu tego. Przynajmniej nie ma dylematów moralnych. Po jednej stronie widzi albów, po drugiej kleryków. Ja muszę zdecydować, za kogo uznać separatystów. Przyjezdni, włóczędzy, podróżnicy oraz nieznani przybysze. Odpowiadam za każdego z nich. Doskonale.